Suwałki Blues Festival 2022, 7-10 lipca. Szczegóły na suwalkiblues.com. Zapraszają organizatorzy, Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Festiwal realizowany jest z projektu w ramach funduszy EOG. Dwadzieścia jeden nieruchomości należących do prywatnych właścicieli przejdzie modernizację polegającą na wymianie źródeł ciepła. W czwartek prezydent miasta podpisał z nimi umowy o wsparciu w postaci dotacji. Zaplanowane jest jeszcze kolejnych 10 tego rodzaju porozumień, a do 15 lipca potrwa dodatkowy nabór wniosków. W pierwszym naborze z 37 złożonych wniosków 6 nie zakwalifikowało się do wsparcia. Spośród 31, które zostały zaakceptowane, jeden dotyczy przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, 15 kolejnych właścicieli zdecydowało się na ogrzewanie swych domów gazem ziemnym. Następna 15 wymieni stare kotły na nowe, spełniające współczesne normy lub zainstaluje najbardziej ekologiczne źródło, pompę ciepła. Na tę modernizację rozdysponowano do tej chwili 149 tysięcy złotych z zaplanowanych 200 tysięcy. Prezydent przyznaje, że program wymiany źródeł ciepła w tym roku nie cieszy się takim powodzeniem jak w latach wcześniejszych. Można tylko się domyślać, że istotna inflacja, rosnące mocno koszty gazu, koszmarnie wysokie ceny paliw stałych i ogromne trudności z płynnością dostaw pomp ciepła nie sprzyjają podejmowaniu decyzji o kosztownych zmianach. Program realizowany jest w Suwałkach już 7 rok. Wsparcie w postaci dotacji pomogło w modernizacji ogrzewania niemal 400 nieruchomości. 240 z nich korzysta z pieców gazowych, ponad 90 osób wybudowało przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. Największą popularnością cieszą się przyłącza do sieci gazowej. Z dotacji na instalację pieca gazowego skorzystało do tej pory 240 mieszkańców Suwałk, 92 osoby dzięki dotacjom podłączyło się do sieci PEC. Przez cały okres realizacji programu miasto wydało na dotacje ponad 1 370 000 zł. 28 czerwca o godzinie 17 w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych skorzystaniem z rządowego programu Czyste Powietrze.